Państwo, witam po krótkiej przerwie. Rozpoczynamy drugą oficjalną część tegorocznej uroczystej sesji samorządów ziemi cieszyńskiej. Niezmiennie od 1997 roku, w dniu święta niepodległości, przyznawane są laury ziemi cieszyńskiej osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla swojej społeczności. Statuetki w postaci kwiatu cieszynianki zostały wykonane według projektu cieszyńskiego plastyka Henryka Jasińskiego. Dziś srebrne cieszynianki trafią do 15 laureatów. Poznajmy ich. Na początek gmina Brenna. Stanisław Heller urodził się w 1949 roku w Brennej. Edukację w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Cieszynie kończy maturą w 1968 roku. Staż odbył w Pomnie Rodzim i tam też rozpoczął pracę jako instruktor mechanizacji na teren powiatu cieszyńskiego. Po likwidacji zakładu w 1993 roku współuczestniczył w organizowaniu nowego zakładu pod nazwą Ekopom Skoczów w Międzyświeciu. Równocześnie w tym samym czasie jest inicjatorem przekazania ośrodka wczasowego Pomowiec w Nierodzimiu, należącego do likwidowanego zakładu, na rzecz Caritas Archidiecezji Katowickiej. Ośrodek ten do dnia dzisiejszego służy dzieciom specjalnej troski i działa w Ustroniu Nierodzimiu pod nazwą Święta Rodzina. W latach 1981-91 pracował w zarządzie Społecznego Komitetu Gazyfikacji Wsi Brenna. Był radnym przez 5 kadencji na przestrzeni lat 1988-2018. W tym okresie uczestniczył w różnych inicjatywach podejmowanych przez samorząd gminy, m.in. w pogłębianiu współpracy z miejscowościami partnerskimi. W latach 2002-2006 z ramienia gminy był stałym przedstawicielem Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza w Cieszynie. W 2002 roku czynnie pomagał w gromadzeniu i obróbce drewna na remont i pokrycie dachu szkoły podstawowej nr 2 w Brennej. Pomagał przy remoncie istniejącego i budowie nowego, kamiennego ogrodzenia cmentarza w Brennej Centrum. W latach 1984-1985 organizował transport i materiały na budowę drogi do przysiłka Pościenny. W 1988 roku brał udział w przygotowaniach do obchodów 500-lecia wsi Brenna i również aktywnie w nich uczestniczył. Popiera inicjatywę organizowania dożynek ekumenicznych w Brennej i co roku w nich uczestniczy. Za sprawę priorytetową dla gminy uważa rozbudowę dróg i chodników oraz rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa. Od kilku lat angażuje się też jako sędzia w pracę Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół średnich powiatu cieszyńskiego. Interesuje się pszczelarstwem i od kilku lat prowadzi małą pasiekę. Kieruje się zasadą: człowiek jest tyle wart i tak zostanie zapamiętany, ile dobrego po sobie zostawi. Wręczenie lauru ziemi cieszyńskiej, srebrnej cieszynianki. Bardzo serdecznie proszę pana Seweryna Grenia, przewodniczącego Rady Gminy Brennej, i pana Jerzego Pilcha, wójta gminy Brenna. Uchwałą władz samorządowej gminy Brenna laur srebrnej cieszynianki za rok 2019 otrzymuje pan Stanisław Heller, mieszkaniec Brennej. Laur srebrnej cieszynianki otrzymuje pan Stanisław Heller za pełną poświęcenia i zaangażowania pracę społeczną w samorządzie gminy Brenna, za aktywne uczestnictwo w licznych inicjatywach podejmowanych przez samorząd gminy Brenna.
przechodzimy do gminy Chybie.